Siemano, z tej strony animowany X i dzisiaj się będę was zaprosić na opening moich nowych słuchawek. Mowa tu o Razer Kraken 7.1 V2 na USB. Rozumiem dzisiaj tymi nożyczkami. Co najlepsze? Wersji w podświetleniu Chroma. Zamierzam to naprawdę jak najlepiej otworzyć i teraz patrzcie, no nie naprawdę rozumiem, są pewnie lepsze ten. Ale wiecie, ja przymierzałem w sklepie, jakbym ostatnio, ale nie tą wersję. O Jezu. Co to, poczekajcie, to nie sen. Jezu, ale się pomyliłem. Pom. Naprawdę, tu trzeba przyznać. Co to widać? Widać! No nie... Poczekajcie. Teraz nie. Nie je wyciągnę. Nie. Widzowie. Pod tym 20 łapek w górę. Naprawdę. Ja się boję nawet tego dotknąć. Takie to jest cudowne. Ja mogę tego dotykać. Jeny. Kto też... kto lubi Razera łapka w górę? Ej. No są takie miłe w dotyku. Mikrofon elastyczny. Szok. Tata po prostu mnie się dzisiaj kilkanaście minut temu pytał się, ile ma wolnych miejsc USB. To mi już tak zaczęło pachnieć, typu, kurde, czemu ono to się pyta? I każe, i mówi mi, żebym wybierał pomiędzy słuchawkami na nożek, a tymi zwykłymi. No ja takie myślę, no oczywiście, że ten wybieram nożek, ale to mi jest, mówi, że to są jakieś lepsze coś. I się go posłuchałem. I wiecie co? Ja wolę. Ja nie żałuję. Słuchajcie. Jak one wygodnie mi leżą. Wpierdol. Nie no, ale one takie wygodne są, że to nawet nie jest dla mnie szok. To jest dla mnie mega szok. Ja je chowam w tyłka, żeby nie stracił coś na wartości, coś. Spokojnie, żebyście nie myśleli o mnie. Co? Od razu chowa? Popsuję mu się. Ale jedno wiem. Te słuchawki są... Mle, jak chcecie, żebym nagrał, jaki one mają dźwięk. Tu mają ogólnie... Tu mają taki prestiżowy plastik. Tutaj bardzo wygodne wykończenia. Tutaj futerał. Czuć, że metal. Ciężki metal. Nie chodzi o to, że tutaj heavy metal. Ogólnie też mam do wszystkich pytania. Czy te słuchawki mi się podobają? Kto, komu się podobają te słuchawki? Może nie za ten wygląd czy coś? Jak ogólnie mu się podobają. Oczywiście za wygląd. Też miło by, gdyby kogoś to fajnie ocenili. Fajnie, a nie typu jak jeden kurde mojej klasy napisał tam. Po prostu wybrałem zwycięzcę, a ten się awanturował, groził mi, że przyjdzie z jakimiś typami, którzy mi wpierdzielą czy coś. Tam chyba nawet odjeżdżał później, to nie obchodzi. I mam do niego wiadomość. Nie będę tego tolerował. Ja się z wami, jak na styczniu animowany X był, Larka.